Jest bez wątpienia najlepszym siatkarzem w parlamencie. Paweł Papke wywalczył 5 tytułów mistrza Polski, 5 razy był wicemistrzem kraju, 3-krotnie kończył ligę na 3. miejscu. W latach 1996-2003 zagrał 149 meczów w reprezentacji. Polityką interesował się jeszcze jako czynny zawodnik. Po zakończeniu kariery w 2010 roku został radnym w Olsztynie, a w ostatnich wyborach uzyskał mandat posła z ramienia Platformy Obywatelskiej. Leszek Bartnicki, witam Państwa i zapraszam na program Ani Słowa o Polityce, a dziś moim i Państwa gościem były znakomity siatkarz, a obecnie poseł Platformy Obywatelskiej, Paweł Papke, witam. Dzień dobry, witam gorąco. Tak szczerze mówiąc, jak zbierałem informacje do tego programu i przeczytałem, że ma Pan brata bliźniaka Piotra, starszego brata bliźniaka, 8 minut, to mówię, oho, może być niebezpiecznie, może brata za siebie przyślę, ale potem doczytałem, że brat kilkanaście centymetrów niższy, to mówię, aha, spokojnie. No taki niewielki wyrósł, 1,85 m, taki niskiego. Całe miejsce pan zabrał w tym brzuchu chyba. Daliśmy radę, mama dała przede wszystkim radę. Tak, rzeczywiście. Brat też zresztą trochę grał w siatkówkę z małymi sukcesami, bo nawet zdobył brązowy medal ze swoim wtedy ówczesnym klubem Start Starogard Gdański i brązowy medal. Wtedy to było jeszcze juniorów młodszych, ta kategoryzacja się troszeczkę zmieniała, ale też próbował coś robić w sporcie. Bardziej na rozgrywającego, ewentualnie na libero chyba z jego wzrostem w dzisiejszej siatkówce by się nadawał. Panie Pawle, mam takie do Pana pytanie. Myślę, że tą nazwę powinien Pan kojarzyć. Z czym się Panu kojarzy słowo binduga? Oj, no to stare czasy, jeszcze juniorskie. Ja jestem wychowankiem trenera Wojciecha Góry z MDK-u warszawskiego, którego gorąco i serdecznie pozdrawiam. Trener Góra cały czas pracuje z młodzieżą. No i oczywiście słynne obozy w Gawrychrudzie i słynna góra, czyli z jeziora Wigry, taki długi podbieg piaszczysty, no i tam troszkę zdrowia człowiek musiał zostawić, żeby się dobrze przygotowywać do sezonów reprezentacyjnego i klubowego. No trzeba powiedzieć, że na tej bindudze to się talenty wielu siatkarzy byłych i obecnych reprezentantów Polski wykuwały. No rzeczywiście, MDK warszawski był i jest kuźnią naprawdę bardzo uzdolnionej młodzieży. No wcześniej, jeszcze przed panem, Wojciech Drzyzga, przecież Witold Roman też przez MDK przechodzi. Grzegorz Wagner, prawda, Paweł Zagumny, no można by naprawdę tutaj wymieniać wielu, wielu znakomitych siatkarzy, reprezentantów Polski, olimpijczyków. No cóż, no MDK warszawski, teraz jest oczywiście też jest MOZ warszawski, jest Metro. Są to takie trzy wiodące kluby tutaj i w Warszawie, no i też w Polsce, bo one regularnie zdobywają medale mistrzostw Polski. Zgodzi się Pan ze mną, że takim kluczowym, może najważniejszym rokiem w Pana życiu to był rok 96? Że wtedy się wydarzyło, nie wiem, najwięcej takich kluczowych rzeczy w życiu Pawła Papke, bo i Mistrzostwo Polski Juniorów z MDK-iem, i powołanie od Ireneusza Mazura na Mistrzostwa Europy Juniorów w Izraelu i tam też złoty medal, no i podpisanie kontraktu z Mostostalem, z którym się Pan, no, z żadnym klubem na tak wiele nie związał. No ten właśnie przełom, te lata 96-97, bo to trzeba to w tych datach jakby tu pracować. Oczywiście w kadrze juniorów czy młodzieżowców pana Mazura byłem od 92 roku, tak samo tutaj trenowałem w MDK od 92 roku. Natomiast to był taki rok przełomowy, tak naprawdę sprawdzenie się, te przejście z wieku juniora do seniora jest najtrudniejsze i to teraz też wszyscy sportowcy przeżywają, prawda? No mi się udało stosunkowo gładko to przejść. Oczywiście trafiłem do bardzo silnego klubu. Tam pomalutku zdobywałem jakby swoją pozycję na boisku i swoje uznanie, moje umiejętności mogłem sprzedawać i pokazywać w codziennej rywalizacji sportowej i w lidze. No i później też przyszła taka, była szybka decyzja, pan Ireneusz Mazur przejął jakby reprezentację seniorską i też jakby ci wszyscy najbardziej uzdolnieni chłopcy, z którymi miałem przyjemność grać, bo to teraz to są wielkie, albo były, są i wielkie gwiazdy. Krzysiek Ignaczak, Piotrek Gruszka, Sebastian Świderski, Dawid Murek, Marcin Prus, Michał Hadała, Radek Wnuk, Grzesiek Szymański. To my byliśmy tym rocznikiem, który zdobył te słynne Mistrzostwa Europy. A potem zmieniliście szyld, jak to czasami się mówi w przypadku reprezentacji juniorskich, które przychodzą do reprezentacji. Tak, zmieniliśmy szyld. No oczywiście z różnymi skutkami, bo byliśmy młodymi, nieopierzonymi ludźmi, a tu nagle nam przyszło grać z wielką Rosją, z wielką wtedy Jugosławią jeszcze, prawda, z Grzbiczami. No tych porażek troszeczkę było więcej niż teraz, tak? Tych chłopcy połączyły się roczniki. My byliśmy wtedy tym takim wiodącym rocznikiem. Tych chłopców starszych, którzy mogliby nam pomóc, nie była aż taka znaczna liczba, ilość. No też poziom naszej ligi, naszej reprezentacji no, był słabszy niż teraz. Zagadkę mamy. Ktoś będzie o Pana mówił, opowie o pewnej sytuacji, a Pan nam pewnie rozwinie, kto to mówi i o czym opowiada. To
ten mecz to przeszedł do historii. W rozgrywkach Ligi Mistrzów graliśmy w Opolu i w trzecim secie przegrywaliśmy 24-18. I to wszyscy pamiętają właśnie tą końcówkę, kiedy na zagrywce był Rafał Musiela. Gdyby Rafał zagrywał, a Paweł kończył kontrataku te najważniejsze piłki bez takiego stanu wyciągnęliśmy, wygraliśmy 26-24, jeżeli dobrze pamiętam. No, oczywiście trener wspaniały, tak, i nasze słynne boje ówczesnego wtedy Mostostalu, teraz Zaksy w opolskim Okrąglaku. Wielkie przeżycia, wielkie, moje największe chyba klubowe osiągnięcia, bo i z Mostostalem zdobyliśmy trzecie miejsce w Lidze Mistrzów i też czwarte, bo ten turniej w Okrąglaku u nas jakby zajęliśmy czwarte miejsce. Ale dwa razy Final Four. Dwa razy Final Four, znaczy trzy razy właściwie, bo też w finale turnieju Pucharu CEF graliśmy, tam zajęliśmy też trzecie miejsce. Także wspaniałe momenty, no a to sytuacja, o której trener mówi, rzeczywiście tak było i no oczywiście nie tylko ja kończyłem, Rafał serwował, ale trzeba było pobronić, poblokować. A pan wierzył w ogóle, że w sytuacji, kiedy przegrywaliście z Olympiakosem, tam bodajże 24-18, że tego seta można jeszcze wygrać, tak szczerze? Zawsze się gra do ostatniej piłki, oczywiście sytuacja była bardzo trudna. Troszkę nam sprzyjało też szczęście, no bo to w sporcie jest nieodzowne. A to był najbardziej niewiarygodny set w pana karierze, czy zdarzył się później jakiś, żeby udało się jeszcze bardziej, w jeszcze trudniejszej sytuacji odwrócić się losy rywalizacji? No wiesz, takie sytuacje się zdarzały kilkakrotnie, tak przypominam tylko sobie mecz z Ukrainą do Mistrzostw Europy, gdzieś to lata 97 chyba wygraliśmy starym systemem do zera właściwie, na poziomie międzynarodowym to było wręcz osiągnięcie niemożliwe, 15-0 chyba drugiego seta wygraliśmy. Też kilka takich setów się przegrało niestety. To jest to piękno siatkówki, tu się gra do ostatniego momentu. To nie jest tak jak w piłce nożnej, jak jest 0-2 czy 0-3, to już jest pozamiatane. Tak? No, chyba, że gra Liverpool z Milanem w finale Ligi Mistrzów. To wtedy Jurek Dudek zrobił wspaniałą robotę. W Mostostalu zdobył pan 5 tytułów Mistrza Polski. Jak się później okazało, jedynych swoich tytułów Mistrza Polski, bo medale były też w kolejnych klubach, ale już tych tytułów mistrzowskich się nie udało. Ale później przeniósł się pan do Olsztyna i jak się okazało, ta decyzja z 2003 roku o przeniesieniu do Olsztyna, A była decyzją o zmianie klubu, ale B tak naprawdę zaważyła na pana miejscu zamieszkania do dziś. Tak, rzeczywiście się wtedy ze świeżo poślubioną narzeczoną, z Iwoną, żoną się przenieśliśmy do pięknego miejsca. Ja myślę, że wszyscy, którzy przyjeżdżają do Olsztyna, chociaż na chwilę, to są pod wrażeniem tego urokliwego miasta, tej zieleni, tych jezior, rzeki, Łyny, tak? I tam jest uniwersytet, więc spokojnie mogłem kontynuować swoją edukację, która oczywiście do tej pory. A dlaczego nie AWF jak wielu sportowców, tylko stosunki międzynarodowe? A nigdy nie byłem takim, nie miałem troszeczkę do tego smykałki. No też po pierwsze jakby no w Kędzierzynie i w Olsztynie też nie było AWF-u, może to też w jakiś sposób zaważyło. Natomiast ja zawsze się interesowałem i polityką, i gospodarką. Chłopaki w autokarze zawsze jakieś książki fantazy albo jakieś szpiegowskie, a ja zawsze wprost, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita. I to była moja lektura taka, powiedzmy, przejazdowa z meczu na mecz. I zawsze gdzieś mi to tam była taka ogólna, taka generalna sytuacja i w Polsce, na świecie bliska. No i też wybrałem taki kierunek, bo to stosunki międzynarodowe, specjalizacja dyplomacja europejska, tak dokładnie, więc no cóż, no, jak się okazuje, bardzo mi się to przydaje. Jak się okazuje, to była dobra decyzja. I ostatni klub w pana karierze, 2007 rok, przeniósł się pan do Rzeszowa, tam jeszcze udało się zdobyć wicemistrzostwo Polski. Muszę przyznać, że kiedy rozmawiałem z osobami, które na siatkówce znają się dużo lepiej ode mnie, tak chciałem się ich spytać, czego byście chcieli się dowiedzieć za moim pośrednictwem od Pawła Papkę? Jedna z sugestii była taka, spytaj, czy to Lubomir Trawica, to są dwa słowa, które zakończyły przedwcześnie karierę Pawła Papkę. No to rzeczywiście dla mnie trochę wewnętrznie trudny temat, bo jak widać, chłopaki w moim roczniku jeszcze sobie niektórzy bardzo przyzwoicie dają radę. No cóż, no z trenerem Trawicem, no, nie polubiliśmy się, jak to się mówi, troszeczkę od początku. Ja miałem kontrakt, on miał kontrakt, ta nasza współpraca opornie szła, prawda?
No i w pewnym momencie tak byłem tym zmęczony psychicznie i fizycznie, nie? Bo oczywiście na meczach za dużo nie grałem, ale te treningi... Ale nie podobały się panu metody treningowe, może za ciężkie, nie, może czy co było? Każdy trener ma swoją metodologię, każdy trener idzie swoją ścieżką. Trenowało się ciężko, ale to mało u którego trenera się trenuje lekko albo średnio, prawda? No taka jest zasada, że trzeba pewne rzeczy, elementy wypracować ciężką pracą, to jest normalne i logiczne. Natomiast no cóż, no trener jakby nie za bardzo lubił polskich zawodników, którzy też mają troszkę coś do powiedzenia, powiedzmy, tak? I też było widać, jak była ta drużyna przez niego tworzona, obcokrajowcy, jakie zmiany obywatelstwa. No cóż, no ja nie uznałem jakby uznania w oczach trenera Trawicy, tak? Tu już od razu spozycjonował mnie, że cóż, no, że ja jestem jakimś opornikiem, ale naprawdę darzyłem tego człowieka sympatią. Natomiast no, on jakby przez swoje traktowanie mojej osoby spowodował to, że rzeczywiście z czasem również nie byłem jego przyjacielem w cudzysłowie. No i troszeczkę doprowadził ta sytuacja już mnie tak męczyła, a już sobie tak myślałem, że już troszeczkę mi się nie chce grać w klubach, które by grało utrzymanie. Nigdy nie grał pan w klubie zagranicznym i chciałem spytać, czy A, żałuje pan tego i B, czy były jakieś ciekawe propozycje? Były propozycje i z Włoch, i z Grecji, natomiast ja miałem tą przyjemność, że grałem jakby w najlepszych klubach na tą chwilę, prawda, bo i Mostostal swojego czasu był najlepszy i później Olsztyn. No, o 3-4 medale mistrzów. 3-4 medale, tam o 3-4 piłki przegrywaliśmy najpierw z Jastrzębskim Węglem, a później z Bełchatowem. Ta era skry Bełchatów powstawała jakby tutaj na moich oczach. I później Resowia też jakby był bardzo mocno finansowo i składowo oprócz tego pierwszego sezonu. No były propozycje, natomiast tak się jakoś ułożyło, że nie wyjechałem. Zapewne troszkę żałuję, bo i język, i kultura, i poznać nowe osoby, więc to doświadczenie mi ominęło, ale to nie jedyne doświadczenie, które mi ominęło w życiu, więc zrzucam to na kart tego, że tak los poprowadził moją karierę. Powiedział pan właśnie w podsumowaniu swojej kariery reprezentacyjnej, czas spędzony w drużynie narodowej na pewno nie był stracony, ale nie był też spełniony. Chyba najlepsza kwintesencja tego wszystkiego. To było szaleństwo też. Oczywiście to jest nasza praca i w klubie, zaszczyt, wielka nobilitacja, granie w reprezentacji, ale te minimalne dawki odpoczynku, czyli tydzień po sezonie i 10 dni czasami, a czasami i też nie po sezonie reprezentacyjnym, no zabijają tak w cudzysłowie organizmy. Tym bardziej, że pan grał w tych klubach, które zazwyczaj w lidze grały do samego końca, tak, i w pucharach w lidze, też długo grał. I w pucharach tak samo, gdzieś zawsze te awanse, przynajmniej do rundy półfinałowej. Więc tych pojedynków też w reprezentacji często było tak, że troszeczkę nie miałem zmiennika, no te wszystkie mecze po prostu musiałem grać sam po prostu, tak? I no, było ciężko, oczywiście piękna przygoda, wiele krajów zwiedzonych. Właśnie, Brazylia, Australia, Japonia, może nie udałoby się być, gdyby nie grał w reprezentacji. No tak, tylko że to też nie był wyjazd turystyczny. To każdy, kto wyjeżdża służbowo, wie, że tak naprawdę na zwiedzanie to za dużo czasu nie ma. Nie ma czasu, czasami się zostało po meczu dzień dłużej, czy się wylatywało po południu, była szansa coś zobaczyć, tak? A normalnie taki krótki spacer, bo jest zaraz trening, trzeba posiłek, trzeba odpocząć, jest pojedynek, trzeba się przygotować od strony taktycznej, mentalnej, fizycznej, to jest takie obciążenie, że nie ma czasu sobie kangurów oglądać na stepach Australii. Nie ma czasu oglądać przy okazji meczów siatkarskich kangurów, ale czasami można na meczu siatkarskim zobaczyć cheerleaderkę i to też może zaważyć na dalszym życiu, ale o tym może w drugiej części programu. Mamy różne charakterystyki jakby budowy ciała. No ja byłem zawsze tym cięższym, takim dużym facetem na boisku i poza. Natomiast nie, ja takich rzeczy zawsze unikam i właściwie nigdy mi się w życiu nie zdarzyła nawet jakaś przepychanka, to już dopiero bójka.